Dzień dobry, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a dla Państwa kolejny Hyundai. Dzisiaj już jednego nagrywałem, X35. Tutaj mamy i20. Bardzo chodliwy temat. Powiem Wam, tego czerwonego, którego nagrywałem ostatnio, i30, sprzedałem w sumie w tydzień. Raptem drugi klient, który go obejrzał, już go zakupił. A nie ma co się oszukiwać, tak wspominałem przy Hyundaiu czerwonym. Jest to auto ładnie wyglądające, nie postarzało się tak bardzo jak inne modele aut. No i przede wszystkim cena tych pojazdów nie jest tak wysoka jak na przykład Volkswagena Polo. Volkswagen Polo z roku 2010, 5-drzwiowy, 4-cylindrowym silnikiem. No trzeba się liczyć z wydatkiem za ładny samochód. 20 parę tysięcy, 23, 22. A te Hyundai'e można kupić 5-6 tysięcy taniej. Mam nadzieję, że tutaj widać, chociaż już jest późno, że tak ładnie lakier na tym aucie wygląda. Ogólnie zgrabna sylwetka, pojemna i też tania w obsłudze, części do Hyundai, jakie są naprawdę niedrogie. A co ogólnie aucie, auto jest bezwypadkowe, bardzo przyjemnie utrzymane. Widać też po lakierze, jak bardzo ładnie się tutaj świeci. Nic tutaj przy nim nie puka, nie stuka. Mam też do niego dokumenty serwisowe, to później pokażę Państwu w środku. I trzeba dodać, że autko jest na nóweczkach opona. Tutaj mam nadzieję, że to widać. Są nówki wielosezonowe z 2000, jak się nie mylę, pierwszego, nie, z 2000 roku, ale 49 tydzień, czyli ostatni tydzień. Czyli pewnie ktoś się założył dopiero w 2021, to mają przejechane bardzo niewiele. Na mój gust, przód i tył ma około 8-7 mm. A na zewnętrznym wyposażeniu mamy halogeny, centralny i tak więcej tutaj żadnych dodatków nie ma, ale taki jest urok przeważnie aut miejskich. Ludzie sami tego nie dobierali, bo do dojazdów pracy nie potrzebowali tego. No i nie wspomniałem o przebiegu. Jest to 146 tysięcy, silnik 1.2 i 2010 rok. Resztę dopowiemy wewnątrz auta. Dobrze, nagrajmy jeszcze środek. Tutaj macie wpisy 55, 37, 68 w 13. Nie, przepraszam, 48. Tutaj jest zawołanie w 14 na 68. No i tu mamy jeszcze dwa wpisy. W 2015 miał 80 tysięcy. No i to sobie jeszcze przygotowałem. Takie mam potwierdzenie z ATU, że przy 117 w roku, którym tutaj mamy w 2019 albo 18, jakieś miał wymieniane żarówki i chyba w domu mam jeszcze przegląd, to Państwu pokażę. Dobrze, ale zacznijmy sobie od wnętrza. Tutaj lewa strona, przyciski niezużyte, ładnie to wygląda. Nie ma elektrycznych lusterek, ale w tym aucie ja bym spokojnie, jak widzicie, sięgnę, że będę mógł sobie poprawić i przeważnie jeżdżą to osoby same takimi autami. Tutaj wyłącznik GSP, regulacja świateł, regulacja mocy podświetlenia. Podświetlenie mamy inaczej niż w 30. Tu jest pomarańczowe, czy tam czerwone, jak ktoś woli, jak w BMW. Sterowanie światełkami przeciwdzielne, zwykłe, długie. Spójrzcie, jak ładnie wygląda kierownica. Zero zużycia. Naprawdę, jak czasami oglądam te Hyundai, mają 100 tysięcy przebiegu, a kierownice potrafią być naprawdę gładkie. Tu postaram się jeszcze tą górę Wam uwydatnić. Jest. Tu jest troszeczkę lepiej wyposażone od tego i30, którego nagrywałem, bo tutaj mamy jeszcze sterowanie radyjkiem w kierownicy. Ale przyciszmy sobie, lecimy dalej. Przebieg widzicie 176 tysięcy, nie ma żadnych błędów, ładnie trzyma temperaturę. Tutaj ekran środkowy z komputerem, przełącznik do zmiany trybu komputera jest ogromny, chyba największy, jaki widziałem w jakimkolwiek aucie. Tu sobie, ale to musimy wyłączyć audio mute i przyciszyć. I zobaczcie, tutaj sobie możemy zmienić, co będzie wyświetlało: godzina, przebieg, podróż, takie rzeczy. Dalej radyjko duże z widocznymi przyciskami, podobne do i30. Dalej standard. Tutaj mamy klimatyzację, myślę, że usłyszeliście, jak się załączyła. Tutaj jakiś sławek na portfel. Dalej środek, wejście AUXa i USB-ka, gałka zmiany biegów niezużyta. Tu też to ładnie wygląda, jest czysto. Nikt w tym aucie nie palił, bo tutaj jest taki kubeczek, popielniczka. Można go też wyjąć, jak komuś to przeszkadza, albo użyć jako schowka. No i z tyłu jakiś tam schoweczek.
Mamy też ISOFIX, więc tutaj nie musicie się o nic martwić. No i cóż jeszcze? Gałko zmiany biegów pokazałem. Spójrzcie na fotele. Taki fajny wzorek, takie jakby kółeczka. Jeszcze mój fotel też jest niezużyty, ładny. Podnoszenie do góry. I tyle. Sufit też nie wisi. Ogólnie przyjemne autko, polecam Wam go. Pamiętajcie, że u mnie każdy jest opłacone. Auto nie musicie w skarbówce płacić 2%. Kolejna rzecz, możecie dokupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu, mogę Wam w rozsądnych pieniądzach dowieźć na lawetce. I jeszcze jedna sprawa, zasubskrybujcie sobie kanał i polajkujcie, bo zawsze może zobaczycie jakiś film, po pół roku Wam wpadnie, akurat, że będziecie takie auta szukali i będziecie mogli sobie podjechać i je zobaczyć. I czy coś jeszcze? A, no i tak, jak szukacie moich aut, wejdźcie na mafkarautomoto.pl lub też na Instagrama mafkarauta. Pozdrawiam!